Proszę Państwa, przykazanie szóste, przykazanie bardzo krótkie, lakoniczne, brzmi: nie zabijaj. Organizatorzy tych spotkań dodali jeszcze króciuteńkie w nawiasie: nie zabijaj się. Oczywiście, można się zabić w sposób radykalny, trach, raz na zawsze. A można to uczynić nieco delikatniej, nieco subtelniej, w odcieniach i trwa to dłużej. A przecież wszyscy tak naprawdę pragniemy żyć, pragniemy być szczęśliwi i pragniemy być zdrowi. I dzisiaj będzie właśnie dużo o tym zdrowiu, o stylu życia, tym dobrym, o tych dobrych nawykach, które mogą nas uskrzydlić, mogą dać nam radość, mogą dać nam witalność i sprawić, że nasze życie naprawdę będzie lepsze. Proszę Państwa, dzisiaj fascynująca osoba, pani, która zajmuje się promocją zdrowia, jest autorką artykułów, autorką również książki kucharskiej. Sama mówi o sobie, że uwielbia gotować, jest, powiedziałabym, nawet poszukiwaczem nowych przepisów, a więc kuchnia jest jej absolutnym poligonem doświadczalnym. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić już dzisiaj naszą wyjątkową prelegentkę, Beatę Śleszyńską. Witam Państwa bardzo szczególnie i bardzo ciepło. I spieszę podziękować za to, że jesteśmy tutaj i możemy wspólnie razem spędzić ten wieczór. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. To dla mnie przywilej być częścią tego programu, o którym już słyszałam tak dużo dobrego. A rozmawiamy o życiu, spoglądając na dekalog, który, jak wierzę, został dany nie po to, aby nas obciążyć czy zniewolić, ale został dany dla naszego dobra. I przykazania to, tak myślę, cudowny lek. To recepta na normalne życie, nieprawdaż? Pakiet ratunkowy, podoba mi się to stwierdzenie. Faktycznie przykazania, dekalog, to taki pakiet ratunkowy. Pozwólcie Państwo, że teraz zmienię slajd. Mam nadzieję, o tak, właśnie. Tak jak tutaj pani Ela powiedziała, przykazanie brzmi krótko i wyraźnie. Nie zabijaj. Nie zabijaj się. Co przez to rozumiemy? A może przykazanie to ma rozbudowany sens? Jako mała dziewczynka uwielbiałam słuchać opowieści mojego dziadka i babci z czasów wojny. Mój dziadek walczył w I i II wojnie światowej. Walczył o Polskę, o wolną Polskę. I rozumiałam wtedy, jako mała dziewczynka, że przykazanie nie zabijaj dotyczyło nierobienia krzywdy drugiemu człowiekowi. Dzisiaj to przykazanie dla mnie ma głębszy sens. I odnosi się nie tylko do zachowania życia innych, do tego, by nie wyrządzać krzywdy fizycznej, psychicznej, ale również do dbałości o swoje życie, o podnoszenie jakości tego życia. W myśl również przesłania nowotestamentowego, że ciała są świątynią Ducha Świętego, apostoł Paweł zachęca każdego z nas do tego, aby zadbać o ciało. Pisze: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc dla mnie jest to pewne wyzwanie, ale też i motywacja do tego, aby zadbać o swoje zdrowie, o zdrowie też innych. Drodzy Państwo, zatem jak zadbać o zdrowie? W tym znaczeniu nie skracania sobie życia. Jak zadbać o to zdrowie w pełni, zarówno to zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne czy też duchowe? Może nie odpowiem na to pytanie wystarczająco, bo też
jesteśmy ograniczeni czasem, ale chciałabym przybliżyć Państwu pewne miejsca na świecie, gdzie żyją ludzie długowieczni, najstarsi żyjący na świecie. Po to, abyśmy mogli też spojrzeć na ich styl życia i wyciągnąć pewne wnioski. Może wystarczy zaaplikować pewne cechy stylu życia. Może jesteśmy już tymi, którzy pielęgnują, mają właściwe nawyki i potrzebujemy jeszcze bardziej motywacji do tego, by tym bardziej prowadzić zdrowy styl życia. Okazuje się, że ludzie długowieczni mieszkający w różnych miejscach na świecie mają wiele ze sobą wspólnego. To mieszkańcy Okinawy, maleńkiej wyspy greckiej Ikaria i mieszkańcy Sardynii, Kostaryki oraz, jak widzicie, niewielkiej miejscowości Loma Linda, znajdującej się około 100 km od Los Angeles, mieszkają długowieczni adwentyści. Jesteśmy w kaplicy adwentystów, jesteśmy wśród adwentystów. Wyznawcy tego kościoła opierają swoją dietę na zasadach zgodnych z Biblią. Co więcej, unikają wszelkich używek. Nie jedzą też mięsa, nie piją alkoholu, działają społecznie, są aktywni fizycznie. Dlatego mieszkający tam, w Loma Linda, adwentyści, żyją, okazuje się, że 10-12 lat dłużej niż przeciętni Amerykanie. Nie tak dawno miałam możliwość poznać takiego długowiecznego adwentystę. Współpracowałam razem z nim. Za pół roku znów będę miała możliwość pracować razem. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy patrzy się na człowieka 95-letniego, który jest sprawny intelektualnie, sprawny fizycznie i można poznać jego styl życia. Drodzy Państwo, więc co łączy tych super seniorów? Okazuje się, że pomimo różnic kulturowych i pochodzenia łączy ich kilka ważnych elementów związanych ze stylem życia. Zjadanie niewielkich porcji, ale w dobrym, przyjaznym towarzystwie, pielęgnowanie rodzinnych więzi, codzienna aktywność fizyczna, zaangażowanie społeczne, spożywanie nisko przetworzonej żywności i to głównie roślinnej. Drodzy Państwo, można powiedzieć, że w tych rejonach ludzie ucztują. Podoba nam się to, prawda, kiedy mówimy o uczcie, ale nie tak jak my. Nie klepią się po pełnym brzuchu, nie rozglądają się, co by jeszcze tutaj można było zjeść. Przy stole chętnie się dzielą. Wstyd jest być niewstrzemięźliwym. Rozkoszują się rozmową, czasem spędzonym wspólnie razem. Rozmawiają o bardzo ważnych rzeczach, o miłości, o życiu, o marzeniach, o planach i o wierze. Co więcej, wszystko to w takiej atmosferze akceptacji, zrozumienia i troski. To jest bardzo piękny obraz, prawda? Każdy z nas chciałby tak właśnie żyć. Ale co więcej, czynnikiem, jaki wszyscy długowieczni wspominali, niezależnie od siebie, niezależnie gdzie mieszkali, była umiejętność nieprzejmowania się troskami i problemami życia codziennego. Oni mieli właściwą odporność na stres. Oczywiście ten stres się pojawiał każdego dnia, ale umieli radzić sobie z różnymi problemami związanymi z dniem codziennym. Pewnie zadajecie sobie pytanie, no jak to jest możliwe? Przecież patrzymy na siebie, patrzymy na własne podwórko, rozmawiamy z innymi. Jak to jest możliwe, by się nie przejmować? By być uśmiechniętym pomimo wszystko?
czy ludzie nie zmagają się z troskami, z niepewnością, z niezapłaconymi rachunkami? Tak, oczywiście. Ale my musimy również nauczyć się właściwej reakcji. Bo chroniczny stres, tak zwany przewlekły stres, ma wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. On nas po prostu zabija. Więc, drodzy Państwo, skracamy sobie życie, jeżeli nie wypracujemy zdrowych nawyków, jeżeli nie prowadzimy zdrowego stylu życia. Zdrowie w stopniu zasadniczym zależy od tego, jak żyjemy. To prawda, geny są ważne. Środowisko, w jakim żyjemy, to środowisko fizyczne i społeczne, również odpowiada za nasze zdrowie. Sprawna opieka medyczna jako czynnik zewnętrzny również. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że stan zdrowia w dużej mierze zależy od kogo? Od nas samych. Od tego, jak żyjemy, jak jemy, czy jesteśmy sprawni fizycznie, jak się wysypiamy, co pijemy. Więc zdrowie w dużej mierze zależy od tego, jaki sposób wybierzemy. Jeżeli te czynniki stylu życia są tak istotne, to porozmawiajmy o tych najważniejszych. Oczywiście musimy sobie powiedzieć krótko o nich, ale myślę, że o wielu tych czynnikach nieraz słyszeliście, prawda? Bo słyszeliście o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna, jak ważna jest właściwa dieta, jak ważny jest odpoczynek. Więc króciutko, może zacznijmy od jakości odpoczynku. Czy sen jest niezbędny do zachowania równowagi umysłowej i zdrowia? No oczywiście, że tak. Pozwala ciału zregenerować się i wspomaga proces zdrowienia. Jeżeli pozbawiamy się odpowiedniej ilości snu, powstają niedobory w zasobach energii. Jeżeli dzieje się to tak przez dłuższy czas, to możemy sami sobie zdać sprawę, że możemy spodziewać się mniejszej odporności na choroby i również na to, by być odpornym na stres. Drodzy Państwo, badania pokazują, że obecnie dorośli, śpią 1,5 godziny dziennie mniej niż ich dziadkowie, a nastolatki 2,5 godziny. Więc to jest bardzo dużo. Co my robimy? No my robimy wszystko, aby nie spać. Dlatego, że telewizor, dlatego, że komputer, dlatego, że smartfon, telefon, wszystko to, co emituje niebieskie światło, pobudza również nasze emocje, nie pozwala nam spokojnie zasnąć. A do tego te wszystkie problemy, które w ciągu dnia gdzieś się pojawiały. No wyobraźcie sobie Państwo, że idziemy spać, no i idziemy po na przykład obejrzeniu jakiegoś ciekawego filmu. Czy nie jesteśmy pod wpływem emocji? No jesteśmy. A nasze ciało wtedy ma większą ilość hormonów stresu. A adrenalina, która jest w dużym stężeniu w naszym krwiobiegu, absolutnie nie pozwala nam zasnąć. Często chodzimy bardzo późno spać. A ile razy słyszę, jak pewna mama skarży się i mówi, no cały czas próbuję zachęcić moje dziecko, mojego nastolatka do tego, by nie przeglądał jeszcze swojego telefonu. Pierwsza godzina, a jeszcze światełko się pali. Drodzy Państwo, więc potrzebujemy snu, potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy przynajmniej 8-9 godzin każdego dnia. I najlepiej, kiedy kładziemy się spać przed 22. Aktywność fizyczna jest drugim bardzo ważnym czynnikiem przyczyniającym się do naszej długowieczności.
co oznacza, że zmniejszamy ryzyko wielu chorób, kiedy ćwiczymy regularnie. I każdy z nas potrzebuje co najmniej 150 minut umiarkowanych ćwiczeń fizycznych tygodniowo. Czyli 5 dni po 30 minut, jeżeli moglibyśmy sobie te 150 minut tak podzielić. Oczywiście nie wystarczy wiedzieć, czytać i mówić o ćwiczeniach. Co powinniśmy robić? No ćwiczyć, drodzy Państwo, bo ja odnoszę takie wrażenie, że my wiemy o tym, że ćwiczenia są ważne. Ten styl życia, jaki prowadzą ludzie w tych obszarach, gdzie żyją długowieczni, jest nacechowany aktywnością fizyczną. Głównie ci ludzie pracują na zewnątrz, tak? No to prawda, że nie wszyscy mają tę możliwość pracy na zewnątrz, korzystania z światła słonecznego, ale mimo wszystko musimy mobilizować się do tego, aby każdego dnia ćwiczyć. I to nie chodzi o to, że wychodzimy z domu, idziemy na zakupy i wracamy i uważamy, że już minęło pół godziny, bo to jest coś więcej. Drodzy Państwo, kolejny czynnik stylu życia to ekspozycja na stres. No już wspominałam tutaj o tym, jak ważna jest ta umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami stresującymi, ale tak patrzycie na mnie i możecie pomyśleć sobie, no ciekawy jestem, czy ona się stresuje. Moi drodzy, tak, jak tutaj stoję, to ja czuję, że moje serce bije. Wiem, że troszeczkę podniosło mi się ciśnienie, ale to jest normalny stan. To jest normalny stan organizmu, no po to, żeby sobie właśnie radzić z różnymi sytuacjami, tak? Ja muszę stanąć przed zadaniem, muszę go wykonać. I idę spać. Kończy się wykład, jadę do domu, idę spać. I wiecie, mogę sobie pomyśleć tak. Nie powiedziałam jeszcze tego, nie zrobiłam jeszcze tego. Może mi to coś nie wyszło, a co powiedzą ludzie? I mogę się przewracać z jednego boku na drugi i będę miała problem ze spaniem. Tak jak powiedziałam, dlatego że cały czas jest wyższy poziom hormonów stresu, adrenaliny, kortyzolu. Niestety taka jest i specyfika naszego organizmu, że mamy problem wtedy zasnąć. Ale mogę zupełnie inaczej podejść do sprawy. Kładę się i mówię tak. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że miałam tę możliwość być tutaj w Krakowie. Już dawno nie byłam w Krakowie. Ale dziękuję Tobie również za to, że poznałam tak fantastycznych ludzi. Wszyscy są tak uśmiechnięci, radośni, pomimo tego, że jest zimno na zewnątrz, to jednak czuję się tą ciepłą atmosferę. Dziękuję Ci, Panie. Może rzeczywiście nie powiedziałam i tego, no bo wiadomo, że troszeczkę ten czas, ale dziękuję Ci. Wiecie, mogę spokojnie zasnąć. Rozumiecie cały ten mechanizm? To poczucie wdzięczności pomaga nam radzić sobie z różnymi sytuacjami dnia codziennego. Stosowanie używek. Czy używki są prozdrowotne? Czy używki są zalecane? Czy lekarz przepisuje, proszę palić papierosy? Nie. Drodzy Państwo, można byłoby mówić i faktycznie używki, które prowadzą do stałego uzależnienia, nie są korzystne. I kiedy też analizujemy te obszary ludzi długowiecznych, to są osoby, które nie mają tego zwyczaju. Powiedzmy kawa czy napoje kofeinowe. Na przykład zmniejszają biodostępność różnych składników odżywczych. Magnez, żelazo, wapń. Mają też takie działanie pobudzające, prawda? Odwadniają nasz organizm. To jest ciekawe, bo niby to jest płyn, niby to jest puszka coli, ale odwadniają organizm i sprawiają, że wtedy, kiedy organizm jest odwadniany, co się dzieje?
no, dzieje się coś niedobrego w organizmie. Organizm musi się ratować. A ratuje się między innymi tym, że nadnercza produkują większą ilość adrenaliny. Czyli stawiają organizm w stan gotowości. Wiecie, jeżeli pijemy tak stale i stale, pobudzając się nadmiernie, no to efekt może być bardzo niekorzystny. Ale inne też używki, takie jak właśnie tytoń czy alkohol. O już narkotykach nie wspomnę, bo oczywiście każdy narkotyk w jakiejkolwiek postaci zabija. Ale drodzy Państwo, jeszcze mamy sposób żywienia, tak? To jest to, czym ja się na co dzień zajmuję. Tak, o diecie sobie za chwileczkę powiemy, więc jeszcze takie badanie, które też może pokazać nam, jak żyją przeciętni Polacy. Jaka jest też sytuacja zdrowotna Polaków? Z badań NATPOL z 2002 i 2011 roku wynika, że odnieśliśmy sukces w zwalczaniu palenia tytoniu i hipercholesterolemii. Wpływ na nadciśnienie był wątpliwy, jednak wzrasta otyłość i cukrzyca. Drodzy Państwo, może tak troszeczkę przeanalizujemy te krótkie zdania. Tak, to prawda. Jako społeczeństwo odnieśliśmy sukces w zmniejszaniu ilości osób palących. Między innymi adwentyści mieli też swój udział i mają też poprzez edukację programy antynikotynowe. Ale mimo wszystko w Polsce 9 milionów osób pali papierosy. Co więcej, może tym Państwa zaskoczę, 25% ciężarnych Polek pali papierosy. Rocznie w kraju przychodzi na świat 20 tysięcy dzieci z tak zwanym zespołem ponikotynowym. Świadomość jest duża, natomiast nawyk jest silny. I nawet kobiety w ciąży mają silne pragnienie zapalenia. Odnieśliśmy również sukces w obniżaniu poziomu cholesterolu. Między innymi poprzez edukację, poprzez zmianę też rodzaju tłuszczy, ale również przez środki farmakologiczne. Wpływ na nadciśnienie był wątpliwy. To znaczy, że nie ma ani wzrostu problemu, ani spadku. Jak wynika z najnowszych danych, nawet 15 milionów osób może chorować w Polsce na nadciśnienie tętnicze. Niektóre osoby nawet nie wiedzą, że mają podwyższone ciśnienie. Czasami to wynika z takiego rutynowego, podstawowego badania. To jest choroba cicha, zaskakująca, nie dająca objawów, ale również leczona farmakologicznie nie stanowi jakiegoś problemu. Na pewno zmiana stylu życia jest bardzo potrzebna właśnie w przypadku walki z nadciśnieniem. Jednak wzrasta problem otyłości i cukrzycy typu drugiego. Drodzy Państwo, co czwarty Polak jest otyły. Jest to dużo. Ponad połowa Polaków ma nadwagę. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie z najnowszych badań. Co piąta mama podaje niemowlęciu 10 posiłków dziennie, często dosładzając już słodkie mieszanki mleczne. Nie tak dawno przeczytałam historię Bartka. Bartek, lat 4, trafił do kliniki w Łodzi z niewydolnością oddechowo-krążeniową. Ważył 40 kilo, tyle co przeciętny nastolatek. Na co dzień wychowywany przez dziadków, karmiony wyłącznie słodyczami, bo dziecko nic innego nie chciało. Chciało tylko te słodycze, które widziało w reklamach. I to było jego całe pożywienie. Nie potrafił się schylić, by zawiązać bucików. No to jest tragedia wielu ludzi. Oczywiście nadwaga czy otyłość
wynika głównie ze stylu życia. Są obciążenia genetyczne, to prawda, ale w większości przypadków wynika ten problem ze stylu życia. Oczywiście osoby, które mają nadwagę, otyłość, mają większe skłonności do innych schorzeń, między innymi do cukrzycy typu drugiego. To jest taki problem, który w statystykach nam ciągle wzrasta. 2 miliony osób szacuje się, że ma problemy z cukrzycą, ale do tego doliczyć trzeba najprawdopodobniej kolejny milion Polaków, którzy nie wiedzą, że na nią chorują, a mają z tym problem. Taki oczywiście wzrost ma wiele przyczyn. Tak jak wspomniałam, na pewno jest to związane ze stylem życia. I kilka jeszcze słów, drodzy Państwo, o czynnikach stylu życia, który ma wpływ na tak zwane metaboliczne czynniki ryzyka, które są takim krokiem do różnych problemów zdrowotnych, między innymi do choroby niedokrwiennej serca czy niedowydolności nerek. Drodzy Państwo, te czynniki stylu życia między innymi są związane ze sposobem żywienia, z aktywnością fizyczną i z używkami. I troszeczkę tutaj chciałabym powiedzieć Państwu o tych kwestiach żywieniowych, tak szybciutko, na czym polega wadliwe żywienie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nic tutaj nowego nie odkryję, ale może też i zainspiruję Państwa do pewnych zmian, jeżeli chodzi o żywienie. Więc tak jak pamiętacie, te osoby, które dożywają do sędziwych wieków w zdrowiu, jedzą głównie produkty mało przetworzone i oparte na produktach roślinnych, prawda? No więc scharakteryzujmy sobie wadliwe żywienie przeciętnego Polaka, które jest przede wszystkim bogate w co? W tłuszcze. Jakie tłuszcze? No, mamy tam oznaczenia, które nie musimy koniecznie pamiętać, ale to są tłuszcze nasycone, które są potrzebne, owszem, ale nie mogą być w dużej ilości w naszym żywieniu. Gdzieś około 20 gram, kiedy powiedzmy przyjmujemy, że dla mnie 1800 kalorii to 20 gram powinnam spożyć zjadając tłuszcz. Więc jeżeli są wyznaczone pewne cele żywieniowe w prewencji czy w leczeniu kardiologicznym, to te cele wskazują, że powinniśmy tego tłuszczu nasyconego spożywać mniej niż 10% zapotrzebowania energetycznego. To jest właśnie mniej więcej 20 gram dziennie. Znów przeprowadzono pewne badanie na mężczyznach w Polsce i okazuje się, że mężczyźni spożywają 40 gram, przeciętnie 40 gram, czyli inaczej mówiąc za dużo niż potrzebujemy. Problem z tłuszczami jest również taki, że żywność przetworzona, która jest tak pięknie opakowana i taka kusząca, no bo jak popatrzymy sobie na opakowanie ciasteczek, słodkich ciasteczek. Czy to opakowanie jest ładne? Bardzo ładne. Albo czekoladka. Albo kiedy idziemy do cukierni, to ciasta ładnie wyglądają? Drodzy Państwo, problem, który jest dużym problemem, to to, że my tłuszcze spożywamy w postaci utwardzonej. Tak zwane kwasy tłuszczowe trans, które są niebezpieczne. I faktycznie, kiedy mamy też postawione cele w prewencji czy w leczeniu kardiologicznym, są wyznaczone cele, że taki rodzaj tłuszczu powinien być spożywany mniej niż 1% zapotrzebowania energetycznego. Czyli bardzo mało. Natomiast tłuszcze utwardzone, tłuszcze trans w żywności w Polsce występują w wielu produktach. I czasami nawet patrząc, idąc do sklepu, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że dany produkt
może zawierać ten rodzaj tłuszczu, a to ten rodzaj tłuszczu jest najgorszy. Dlatego musimy zwracać uwagę na to, co kupujemy. Gdzie tłuszcz trans znajduje się w żywności w Polsce? No przede wszystkim to są przetworzone produkty. Produkty typu fast food, przekąski, chipsy. Kiedy idziemy do restauracji, najczęściej tłuszczem, który używany jest do smażenia, jest to tłuszcz trans. Kiedy kupujemy słodycze, przeróżne słodycze, drodzy Państwo, to tam ten tłuszcz występuje. Kiedy kupujemy zupki w proszku, czy sosy w proszku, cokolwiek, to tam ten tłuszcz występuje. Kupujemy mieszanki dla dzieci, też tam jest ten tłuszcz. Kupujemy serek, też tam jest ten rodzaj tłuszczu, tylko musimy sprawdzić. Dlatego im mniej przetworzona żywność, im bardziej naturalna i zrobiona też w domu przez nas, my wiemy o tym, jaki rodzaj tłuszczu dodajemy. Drodzy Państwo, dużo cukru i soli. No, każdy lubi słodkie rzeczy i tą potrzebę słodkiego mamy, jak najbardziej. Tylko chodzi, drodzy Państwo, aby było wszystko z umiarem. Oczywiście od cukru można się uzależnić i takie przypadki są coraz częściej, dlatego że cukier może podnosić nam poziom hormonów szczęścia, dopaminy czy serotoniny, ale jak szybko się podnosi po spożyciu czegoś słodkiego, tak szybko spada, więc czyni w ten sposób uzależnienie. Dużo alkoholu, mało warzyw i owoców. Drodzy Państwo, rekomendacje, obecne rekomendacje podają, że powinniśmy spożywać więcej niż 600 gram warzyw i owoców. Ja zawsze powtarzam, że dobrze jest wymierzyć sobie taką porcję 600 gram i zobaczyć, ile wizualnie to jest. I zastanowić się, czy rzeczywiście taka porcja warzyw i owoców jest w moim codziennym menu. Bo wtedy jest łatwiej nam zobaczyć. To jest minimum. Dlaczego te warzywa i owoce są takie ważne? No przede wszystkim dostarczają nam witamin, prawda? Mówimy o tak zwanych witaminach antyoksydacyjnych. To jest to, co potrzebujemy, aby między innymi redukować wolne rodniki tlenowe, ale warzywa i owoce również dostarczają nam potrzebnych składników odżywczych, między innymi błonnik. Błonnik, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Drodzy Państwo, Polacy spożywają 2-3 razy mniej błonnika niż zalecana norma. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spożywamy przetworzoną żywność, również produkty pochodzenia zwierzęcego, to tam tego błonnika nie ma. I kolejna taka bardzo istotna rzecz, spożywamy mało rodzaju tego dobrego tłuszczu. Tak troszeczkę przeskoczyłam, ale tak, tłuszcz jest nam potrzebny, jest niezbędny w codziennym żywieniu. Powinniśmy wybierać te tłuszcze, które są wielonienasycone, szczególnie te tłuszcze omega-3, bo one na przykład działają prewencyjnie na choroby serca. Tłuszcze omega-3, czyli orzechy, nasiona, dynia, słonecznik, siemię lniane i olej lniany, ten właśnie rodzaj tłuszczu. I mała aktywność fizyczna, to już wspominaliśmy, i palenie tytoniu. Drodzy Państwo, to te czynniki sprawcze, te czynniki stylu życia mają wpływ na tak zwane czynniki endogenne, metaboliczne, problemy i wtedy występuje podwyższony poziom cholesterolu LDL, niski poziom HDL, wysoki poziom trójglicerydów. Możemy mieć problem z nadciśnieniem, bo sól, która jest w żywności, nie tylko chodzi o taką sól, która stoi na stole, w solniczce, ale również tą sól i przede wszystkim tę sól, która znajduje się w żywności, którą kupujemy. Jeżeli mamy właśnie problem z nadciśnieniem, najczęściej jest to problem wynikający z większej ilości produktów z solą, ale nie tylko. No i cukrzyca i otyłość brzuszna. Drodzy Państwo, te osoby, które na przykład mają dwa tylko czynniki, już są zakwalifikowane do tej grupy
osób z problemami metabolicznymi, czyli powiedzmy, jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze i otyłość szczególnie brzuszną, bo to jest najbardziej niebezpieczna, to można powiedzieć, jesteśmy w grupie ryzyka. I skracamy sobie życie. Jeżeli nie zmienimy czego? Nie zmienimy naszego stylu życia. A głównie chodzi o żywienie, o aktywność i o używki, no i taka właściwa ekspozycja na stres. Drodzy Państwo, znacie taką piramidę żywieniową, prawda? Wszystkim jest to znana piramida, która pokazuje nam, jak wygląda prawidłowe żywienie. Ja wszystkim powtarzam, że to jest nasza lista zakupów. Jeżeli w naszej głowie wiemy o tym, że podstawą są warzywa i owoce, oczywiście podstawą tej najnowszej piramidy jest aktywność fizyczna, tak? Ale w kwestii żywieniowej to podstawą piramidy są produkty z grupy warzyw i owoców. Następnie strączkowe, następnie ziarna i na koniec produkty pochodzenia zwierzęcego, jeżeli używamy takich produktów w codziennym żywieniu. Kiedy idę do sklepu, kiedy Państwo idziecie do sklepu, kiedy możecie zaobserwować ludzi, a ja bardzo lubię obserwować ludzi, to widzę, co w koszykach ludzie kupują. Nie tak dawno byłam na wspólnym wyjeździe rodzinnym, pojechałam do Zakopanego i tam o poranku pobiegłam do sklepu i robię zakup. Jeszcze nikogo nie było i pani kasjerka, młoda dziewczyna, kasuje te wszystkie moje rzeczy i mówi: pani to chyba się zdrowo odżywia. Więc musiała chyba wiedzieć o tym, co to znaczy zdrowo się odżywiać. Więc być może wie, że ci ludzie, którzy byli przede mną i wczoraj, i przedwczoraj, najprawdopodobniej kupowali rzeczy, które są mniej zdrowe. Taki wniosek. Drodzy Państwo, jest ważne to, co wkładamy do naszego koszyka, to, co kupujemy. Więc to jest nasza lista zakupów. Czy ona jest skomplikowana? No nie. Kwestia jest tylko pewnych nawyków. Drodzy Państwo, jeszcze krótko, chwilę. Zabijamy się, kiedy nie wybieramy szczęścia. Dobre zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także poczucie szczęścia. Szczęście jest ważną częścią naszego życia. Szczęście, no właśnie, szczęście nie przychodzi. Ale przychodzi umiejętność zauważenia tego szczęścia. Czas na szczęście jest teraz. Teraz, drodzy Państwo, jeżeli dziś nie byliście jeszcze szczęśliwi, to się pospieszcie. Bo zaraz dzień się skończy. Drodzy Państwo, w codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, ale wdzięczność szczęśliwymi. I krótko kilka słów o poczuciu wdzięczności. Bo wspomniałam, jak ja bym sobie radziła z tym stresem po wykładzie, tak? Ostatnio przeczytałam taką subiektywną listę rzeczy, które ludzie żałują w starszym wieku. Oprócz podróżowania i wielu innych spraw wymienili brak wdzięczności. I tak pomyślałam sobie, rzeczywiście to chyba coś jest. My mamy problem z okazywaniem wdzięczności. A wiecie, kiedy my gdzieś tam w głowie pielęgnujemy tą postawę wdzięczności, nawet wtedy, kiedy mamy problemy, kiedy chorujemy, kiedy przechodzą problemy nasze dzieci, kiedy rozpadają się rodziny, mimo wszystko ta postawa wdzięczności sprawia, że wybieramy to szczęście. Lepiej nam się żyje, łatwiej radzimy sobie ze stresem, szybciej zasypiamy, a jak szybciej zasypiamy, jesteśmy wypoczęci i wtedy łatwiej nam jest również dokonywać dobrych wyborów, nawet tych żywieniowych. Więc wszystko, można powiedzieć, ma jakieś znaczenie. Poczucie szczęścia. Drodzy Państwo, i dlatego pozwoliłam sobie zacytować fragment Ewangelii Mateusza.
Bo zdaję sobie z tego sprawę, że obecnie żyjemy w takich trudnych czasie, bo stres, tak zwany chroniczny stres, który dopada wielu ludzi, może być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną wielu chorób. Czy jesteśmy spracowani? Myślę, że tak. Czy jesteśmy obciążeni? Myślę, że tak. Zmagamy się z tymi trudnościami, tymi wyzwaniami. I rzeczywiście stres jest przyczyną wielu chorób. Dlatego Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy przyszli do Niego. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Tak, Chrystus może nas wyciszyć. Chrystus może dać nam zdrowie, może nas zmobilizować do dobrych wyborów. Jeżeli nie oddajemy Bogu naszych problemów, sami próbujemy uwolnić się od nich, co nie jest niestety skuteczne. Drodzy Państwo, życzę, abyście wybrali zdrowy styl życia, abyście dożyli tych sędziwego wieku w zdrowiu, w pogodzie ducha, w uśmiechu na twarzy, bo zdrowie to wybór. Życzę tego Państwu, abyście byli szczęśliwi i w pełni radośni. Dziękuję bardzo.